Według wczorajszych danych ostrowieckiego sanepidu na terenie powiatu ostrowieckiego było objętych kwarantanną 670 osób. Nikt nie znajdował się pod nadzorem epidemiologicznym. Są hospitalizowane 22 osoby. Od początku epidemii dodatni wynik koronawirusa wykryto u 27 osób. Do tej pory 7 osób wyzdrowiało. Został zamknięty kolejny oddział ostrowieckiego szpitala, oddział neurologiczny. U jednej osoby z personelu potwierdzono zakażenie koronawirusem. W tej chwili jest tworzona lista pracowników, którzy mieli z tą osobą kontakt. Zostanie ona przekazana powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Ostrowcu. Obecnie oprócz neurologii zamknięty jest także oddział chirurgiczny, którego ponowne otwarcie nastąpi najprawdopodobniej w weekend, oraz wewnętrzny drugi. Dyrekcja szpitala podejmie decyzję o jego otwarciu dopiero w przyszłym tygodniu. W Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczynają się przygotowania do rekrutacji na nowy rok szkolny. Oczywiście w związku z zagrożeniem epidemiologicznym będzie ona wyglądała trochę inaczej niż w latach ubiegłych. Przewidujemy różne możliwości składania wniosków rekrutacyjnych. Otóż oczywiście będzie można ten wniosek sobie pobrać ze strony internetowej ckuostrowiec.pl i wypełniony zrobić jego zdjęcie bądź też skan i przesłać na adres mailowy wicedyrektor.ckumałpaostrowiec.edu.pl. Można oczywiście wypełniony wniosek przesłać również pocztą tradycyjną, ale przewidujemy także możliwość składania wniosków w siedzibie CKU na ulicy Sandomierskiej 26A. Na korytarzu ustawimy stolik, na którym będą znajdowały się druki do wypełnienia oraz skrzynka. I właśnie wypełniony wniosek należy do tej skrzynki wrzucić. Na razie nie będziemy nikogo kierować na badania lekarskie, bo nie są one po prostu przeprowadzane. I będziemy o wszystkich szczegółach informować za pomocą naszej strony internetowej, Facebooka również. Więc jak tylko będą pojawiały się nowe zarządzenia i nowe wytyczne dotyczące rekrutacji, to też uczynimy. Osoby, które zdecydują się na przyjście do placówki, oczywiście muszą pamiętać o maseczce ochronnej, jak również o rękawiczkach i o tym, żeby zachowywać odpowiednie odległości względem innych osób. A to się łączy z tym, że właśnie przy tym stoliku, gdzie będzie się wypełniać wnioski o przyjęcie do szkoły, czyli do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, bądź do szkoły policyjnej, czy też na kwalifikacyjny kurs zawodowy, żeby tylko przy tym stoliku znajdowała się jedna osoba. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy dostępni również pod numerem telefonu 41 265 34 67 w godzinach od 8 do 15. Także zachęcamy do kontaktu. Centrum Kształcenia Ustawicznego to placówka z dużym doświadczeniem i bogatą ofertą edukacyjną. Nasza placówka, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, istnieje już na rynku usług edukacyjnych od ponad 15 lat. I w tych latach oczywiście zmieniała się oferta edukacyjna naszej szkoły. Obecnie kierunkami wiodącymi to jest właśnie zawód florysta, gdzie kształcimy panie w tym zawodzie. One zdają również egzamin zawodowy, który pozwala im później znaleźć się właśnie na lokalnym rynku pracy. I tutaj analizując barometr zawodów i zawodów poszukiwanych na rynku pracy, okazuje się, że zawód florysta jest zawodem tak zwanym zrównoważonym, czyli istnieje dość spora szansa na to, że można właśnie znaleźć pracę w tym zawodzie. Kolejnym zawodem, który znalazł się w tym barometrze wśród zawodów deficytowych, jest na przykład fryzjer. I w tym zawodzie też już od 2013 roku kształcimy z ogromnym powodzeniem naszych słuchaczy, naszych i potencjalnych słuchaczy, mam nadzieję, również też. Kolejny zawód, właśnie patrząc na te barometry i perspektywy zatrudnienia, to zawód elektryk. Tutaj w naszej placówce pojawił się od niedawna, ale cieszy się również dużym zainteresowaniem i znów należy podkreślić, że należy do zawodów deficytowych na rynku i tutaj naszym ostrowieckim, lokalnym, jak również i właśnie na rynku ogólnopolskim.
Wśród zawodów, które również których absolwenci znaleźliby również zatrudnienie na rynku pracy, a to jest przecież celem kształcenia ustawicznego, to jest zawód opiekun medyczny, opiekun osoby niepełnosprawnej, osoby chorej i niesamodzielnej. W tych właśnie zawodach też od wielu, wielu lat kształcimy naszych absolwentów, którzy na pewno na lokalnym rynku pracy i nie tylko, bo wyjeżdżają panie i panowie za granicę, znajdują zatrudnienia. Kolejnym zawodem, w którym w sumie od niedawna kształcimy, jest zawód krawiec. I też analizując właśnie ten już wspomniany wcześniej przeze mnie barometr zawodów, znalazł się krawiec i pokrewne zawody właśnie z produkcją odzieży jako zawód deficytowy. I też właśnie taką ofertę mamy i w tym zawodzie kształcimy. Bardzo dużym powodzeniem się cieszy zawód technik usług kosmetycznych, gdzie również cała rzesza pań właśnie w styczniu zdawała też egzamin zawodowy z dużym powodzeniem, bo wszystkie panie zdały, więc bardzo dobrze. Centrum Kształcenia Ustawicznego posiada także dobrze wyposażone pracownie, w których słuchacze nabywają praktyczne umiejętności zawodowe. Obecnie znajdujemy się na przykład w pracowni florystycznej. Tutaj pięknie prezentują się właśnie kompozycje wykonywane przez słuchaczki kształcące się w zawodzie florysta, ale tak wspaniale wyposażone i na wysokim poziomie to możemy wymienić. Wszystkie te pracownie są i spełniają ten wysoki standard w tych zawodach, które wcześniej wymieniłam i kształciłam. Więc te pracownie również muszą nie tylko służyć na co dzień, jak to się mówi kolokwialnie, na zajęciach, ale w tych pracowniach jest przeprowadzany egzamin. W związku z powyższym, tak jeszcze raz podkreślę o tym wspaniałym i dobrym, bardzo dobrym, na wysokim poziomie właśnie wyposażeniu naszych pracowni. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest gotowe do realizacji zadań edukacyjnych także w wypadku dalszego obowiązywania obostrzeń wynikających z zagrożenia epidemiologicznego. Jeśli ograniczenia związane z funkcjonowaniem jednostek systemu oświaty będą się przedłużały na nowy rok szkolny, będziemy dostosowywać nasze plany nauczania do tych właśnie warunków zmieniających się, a to oznacza, że w pierwszej kolejności będziemy realizować zajęcia teoretyczne, a dopiero kiedy zniesione zostaną ograniczenia związane z nauczaniem na odległość, będziemy realizować zajęcia praktyczne w naszych pracowniach CKU, jak również praktyki u pracodawców. Nauczanie zdalne, które również odbywa się w CKU, tak samo jak w innych placówkach oświatowych i w szkołach, sprowadza się do tego, że nauczyciele opracowują materiały w formie dokumentów wordowskich, jak również filmów instruktażowych, przekazują je słuchaczom, najczęściej za pomocą poczty elektronicznej, ale w dalszej kolejności pozostają w zdalnym kontakcie ze słuchaczami, tłumacząc, objaśniając te kwestie. Pomimo trudnej sytuacji, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego z optymizmem patrzy w przyszłość i liczy na duże zainteresowanie ofertą edukacyjną prowadzonej przez nią placówki. Centrum Kształcenia Ustawicznego cieszyło się w ostatnim czasie zwłaszcza bardzo dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców, naszego regionu. I ja wierzę, że pomimo ograniczeń epidemii koronawirusa nie zaprzestaniemy chęci rozwoju, chęci bycia aktywnym i po prostu uczenia się. I dbając oczywiście o bezpieczeństwo, dostosowując się do obecnych realiów, będziemy nadal z dużym powodzeniem ze sobą współpracować i upowszechniać ideę kształcenia ustawicznego, tak bardzo potrzebną i ważną, a być może będącą również dla wielu osób w wielu sytuacjach ratunkiem, zwłaszcza w tych obecnych realiach. Od środy są już otwarte ostrowieckie przedszkola. Po konsultacjach z rodzicami i zebraniu deklaracji planowano powrót do wszystkich miejskich placówek około setki przedszkolaków. Do przedszkoli przyszło jednak znacznie mniej dzieci. W przedszkolu numer 21 na osiedlu Stawki nie pojawiło się żadne dziecko.
dostaliśmy informacje od rodziców, że 7 dzieci przyprowadzą w tym tygodniu do przedszkola. Natomiast w ciągu ostatnich 2 dni rodzice jednak zmienili decyzję. Argumentowali to głównie tym, że no boją się jednak jeszcze w tej chwili posyłać dzieci do placówki, będą korzystać z zasiłków opiekuńczych, które im przedłużono, bo oczywiście mówimy w tym momencie o dzieciach tych rodziców, którzy są osobami pracującymi, ponieważ zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego to właśnie dla tych dzieci w pierwszej kolejności miały być placówki przedszkolne udostępnione. Przedszkole numer 21 jest w pełni gotowe na przyjęcie przedszkolaków i opiekę nad nimi zgodnie z wytycznymi sanepidu. No wyglądać ma to tak samo jak we wszystkich innych placówkach, które w tym momencie będą przyjmowały dzieci, czyli wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Grupa dzieci licząca maksymalnie 12. Dzieci przyporządkowane, przypisane do jednego pomieszczenia, do jednego opiekuna, do tych samych osób. Z sal usunęliśmy wszystkie zabawki, które no, nie podlegają dezynfekcji takiej szybkiej. Na pewno to przede wszystkim były te zabawki pluszowe. Przedszkole jest zdezynfekowane, jesteśmy zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. Mamy przyłbice, mamy rękawiczki, mamy płyny do dezynfekcji, dozowników mamy w różnych miejscach i takie przenośne i tutaj zamontowane również na ścianie z płynem przy wejściu. Także no, nic nowego nie wymyśliliśmy na terenie placówki, dostosowaliśmy się po prostu do wytycznych, które do nas spłynęły głównie od sanepidu.